Asfalt na nowym rondzie wybudowanym w ciągu ulicy Daszyńskiego jeszcze nie ostygł, a radni już rozpoczęli gorący bój o nazwę tego skrzyżowania. Na najbliższej zaplanowanej na środę sesji rajcy rozpatrzą dwa konkurencyjne wnioski. Pierwszy z nich, złożony i podpisany przez dziewięciu radnych, zawiera propozycję, by patronem nowego ronda została Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdy Polak wie, czym zajmuje się fundacja, utworzona między innymi przez Jurka Owsiaka. Wsparcie ze strony Wielkiej Orkiestry. Świątecznej pomocy niejednokrotnie otrzymał również Suwalski Szpital. Wartość przekazanego mu sprzętu przekracza 2 miliony złotych. Rondo u zbiegu ulic Mikołaja Reja i Ignacego Daszyńskiego powinno zostać nazwane imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako uhonorowanie wielu lat działalności wolontariuszy zrzeszonych w fundacji, piszą radni w uzasadnieniu wniosku. Konkurencyjny wniosek złożył Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ale wśród sygnatariuszy dokumentu znajdujemy radnych nie tylko z tej formacji. Ta grupa proponuje, by patronem ronda stali się po prostu Suwalscy Wolontariusze bez precyzowania nazwy organizacji, w której działają. Inicjatywa wynika z potrzeby uhonorowania pokoleń suwalskich wolontariuszy, którzy w przeszłości i teraźniejszości podejmowali oraz podejmują liczne akcje i dzieła służące zarówno mieszkańcom Suwałk, jak i szerszej społeczności. Uzasadniają radni i wskazują, że suwalscy wolontariusze od lat uczestniczą w licznych kwestach, zbiórkach odzieży i żywności, pomagają osobom wymagającym wsparcia, służą radą i pomocą. Jak wskazują Wnioskodawcy, suwalscy wolontariusze związani są z wieloma organizacjami pozarządowymi. Wielu z nich działa w porywie serca, tak zwyczajnie od siebie i we własnym imieniu. Która z nazw stanie się faktem, dowiemy się w środę.